SP500 rośnie, ale nie tylko. Rośnie również Bitcoin. 49,900, a jeszcze przed tym momentem kosztował powyżej 50 tysięcy dolarów. Open interest, czyli liczba otwartych pozycji jest na wyjątkowo wysokim poziomie, ale na giełdach jeszcze nie widać ekscytacji. Jeszcze traderzy nie są hura optymistycznie nastawieni jak w roku 2020, kiedy te emocje były widoczne na stopach finansowania, bo Metryka Funding Rates wtedy podbijała do wyjątkowo wysokich poziomów. Bitcoin jest lokalnie wysoko, zgadza się, ale te emocje jeszcze tych wysokich poziomów nie sięgnęły. A może nam to mówić tyle, że być może ulica jeszcze nie zdążyła w Bitcoina zainwestować. To jest kanał Julian Krypto i to nie są porady inwestycyjne, a na tym kanale staram się dla Was znajdować okazję do rozgrywania kilkudziesięcioprocentowych wzrostów i analizować z Wami sytuację wzrostów konkretnych altcoinów, po to, żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób możemy na nich spekulować w przyszłości, dominacja bitcoina wzrasta. A wraz z rosnącą dominacją bitcoina, zbliżamy się coraz bardziej do momentu, w którym ten kapitał z bitcoina będzie przelewać się właśnie na mniejsze kapy. I co prawda już w ostatnich godzinach widzieliśmy wzrosty, choćby token CKB plus 20% w ostatnie 3 godziny, a w ostatnie 24 ponad 50% wzrostu. W stosunku do dolara. A zwróćcie uwagę, że to wszystko rozpoczęło się już po fali wzrostowej Bitcoina. Czyli sam ten moment Bitcoina dobicia do tych prawie 50 tysięcy dolarów był najlepszym momentem zrobienia lokalnego słapa. I zwróćcie uwagę, CKB plus 50%. CKB, czyli Common Knowledge Base, jest platformą blockchain zaprojektowaną, aby rozwiązać problemy związane ze skalowalnością i interoperacyjnością, które dotykają wiele istniejących sieci blockchain. A głównym celem Nervos jest umożliwienie różnym blockchainom komunikacji i współpracy ze sobą. Najwięksi holderzy CKB, pierwszy portfel, który prawdopodobnie nie jest prywatny, to 19% wszystkich tokenów, kolejny 12%, następny 6%. I co widzimy na ich Twitterze, to że w dniu dzisiejszym, w godzinach porannych, piąta rano, dodali ten tweet w tym punkcie, po którym cena tego tokena wybiła jeszcze... O 20%, a brzmiał następująco: protokół RGB to ważny krok w stronę masowej adopcji i zrównoważonego rozwoju Bitcoina. Kontynuujemy rozwój protokołu wraz z towarzyszącymi mu narzędziami i produktami. Ale jak zwrócimy uwagę na historię tego coina i zrobimy taki zoom out, to zauważymy, że pod koniec stycznia była druga bardzo solidna, duża pompa ponad 40%. W zaledwie jeden dzień, a to wszystko na kilka godzin po tym twecie, w którym napisali z radością ogłaszamy uruchomienie Cell Studio, którego zadaniem jest rozwoju inicjatywy Nervous BTCKB. Nasza misja? Bezproblemowa integracja bitcoina i CKB, dzięki czemu CKB jest najlepszym rozwiązaniem Bitcoin Layer 2. Słuchajcie, takie wpisy, takie tweety często są w stanie właśnie powodować emocje. Dlaczego? Ponieważ Zwróćcie uwagę, oni sami piszą: We are thrilled to announce, czyli jesteśmy podekscytowani możliwością ogłoszenia. Nowe funkcje, współprace często powodują, według moich analiz, pompy na altcoinach i dlatego właśnie na tym kanale to analizujemy. Kolejny coin, który miał solidne wzrosty w ostatnich 24 godzinach, Zeta Chain. I tutaj wzrosty na poziomie ponad 40%, a w ostatnich 4 dniach ponad 90% do Tethera. Niestety w przypadku ZetaChain nie znalazłem konkretnego powodu tych wzrostów. Przyjrzyjmy się natomiast, czym jest ZetaChain. To platforma blockchain zaprojektowana do wspierania operacji między różnymi łańcuchami blogów oraz systemami tradycyjnymi, czyli takimi, które nie bazują na technologii blockchain. Można to porównać do roli tłumacza, który umożliwia płynną komunikację między osobami mówiącymi w różnych językach, ale w kontekście technologii blockchain. ZetaChain. Ma na celu umożliwienie różnym blockchainom, jak na przykład Ethereum czy Bitcoin oraz tradycyjnym systemom finansowym współpracę w sposób, który do tej pory nie był możliwy z powodów technicznych ograniczeń poszczególnych systemów. To co po prawej stronie widzimy, Explorer Zeta Chain. Niestety nie znalazłem na nim rankingu największych holderów Zeta. Kolejny coin. Tym razem przechodzimy do memcoinów, czyli do coinów, które w ogóle nie są użyteczne. Mamy tutaj na celowniku dwa, mianowicie Kokinu oraz Doc with HAT. jeżeli chodzi o coiny, które są memiczne, tutaj nie ma żadnej wartości, ale tutaj są ogromne emocje, bo przeważnie w takie coiny właśnie spekulują, inwestują ludzie, którzy no niekoniecznie stawiają na technologię, ale po prostu na dobrą zabawę, albo ogromne, ogromne wzrosty i liczą na te wzrosty. I tutaj faktycznie pojawiły się ogromne wzrosty. Na dok with HAT, ponad 127% w ostatnie 5 dni, największy holderzy. Pierwszy 7%, kolejne 3%, następny niecałe 2%. A w przypadku kokinu również wzrosty i to od 6 lutego 7 dni ponad 141%. Pamiętacie, my mówiliśmy o kokinu, że fundacja Avalanche będzie inwestować w ich tokeny memiczne. Najwięksi holderzy tokena kokinu czyli kurczakowego kojna, Pierwszy 11%, następny 3, następny 2. Jak widzicie, tutaj dystrybucja nie jest wśród tych coinów super zrównoważona. Bardzo często pierwszy portfel ma kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt procent wszystkich tokenów, a i tak te tokeny potrafią rosnąć. Co nie ukrywajmy, że nadal jest bardzo niebezpieczne z tego względu, że jeżeli taki portfel w jednym momencie postanowiłby zrealizować swoje zyski, cena potrafi tąpnąć od tak. Niemniej jednak to co widzimy pewną zależność przez te ostatnie dni to to, że w momencie gdy bitcoin ma się dobrze, a ma się dobrze, bo 16% w 5 dni to jest bardzo dobry wynik, to zwróćcie uwagę na to, że te koiny memiczne potrafią również strzelać. Po prostu ulica zaczyna się nimi interesować. Czy to jest już ulica, czy jeszcze nie? Być może jeszcze nie nawet. Z drugiej też strony zerknijmy na właśnie wykres bitcoina i ten strzał do 50 tysięcy, to kok inu zaczął rosnąć dopiero po tym strzale. Jeszcze 36% można było zyskać na samym tym tokenie. Oczywiście to też się wiąże z ogromnym ryzykiem, ale podobnie zwrócił uwagę token właśnie ten memiczny DOC VIV. Hat. I tutaj również ponad 30% wzrostu. Jak można to rozumieć? Jak można pod to grać? No, właśnie tak, że jeżeli Bitcoin ma nagle swoje ogromne, ogromne wzrosty, to możemy sobie zadać pytanie, co za chwilę zrobi ulica? Co za chwilę zrobią inni traderzy, inni spekulanci, inwestorzy, którzy będą się ekscytować tym Bitcoinem? W co ten kapitał będzie przelewany? W ostatnich dniach mówiliśmy również o Super Wersie, Mówiliśmy o tym tweetie, w którym napisali, że integrują się z Layer Zero Labs. Wspominaliśmy również o tym, że Layer Zero Labs ma ponad 6 razy tyle obserwujących, co oni, czyli 600 tysięcy. Oni mają około 100 tysięcy obserwujących, nie 200 tysięcy, czyli 3 razy więcej. No i po tym tweetie wtedy cena. Tego tokena rzeczywiście wybiła 12% w jeden dzień, ale zwróćcie uwagę, teraz już ponad 60% wzrostów w ostatnim tygodniu. I tutaj podobna charakterystyka, gdzie ten kapitał zaczął się przelewać już po wzroście tym finalnym bitcoina i jeszcze można było w ostatnich godzinach 20% tutaj zyskać. A czym jest Superverse? Jest projektem blockchainowym, którego głównym celem jest. Rewolucjonizacja branży gier poprzez integrację technologii Web3. Projekt wykorzystuje natywny token Super, który służy jako spoiwu unifikujące różne gry i aplikacje w obrębie swojego ekosystemu. Superverse został zaprojektowany tak, aby oferować transakcje o niskich kosztach i wysokiej prędkości, co jest kluczowe dla gier blockchainowych. Przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i decentralizacji, Superverse kładzie silny nacisk na współpracę z wiodącymi projektami branżowymi oraz na budowę globalnej społeczności wspierającej rozwój Web3. I te wszystkie opisy projektów, które dla Was czytam, ja generuję poprzez chat GPT. Jak widzicie daję takie proste komendy, czyli opisz dla laika prostymi słowami, czym jest dany projekt, bądź sceptyczny. Opisując go, porównuj go z innymi projektami. Także nie bierzcie tego wszystkiego, co ja tutaj czytam za pewnik. Zawsze to sprawdźcie. No i oczywiście pamiętajmy, że każdy projekt opisuje siebie w hura optymistyczny sposób. Zawsze warto sprawdzać liczby. I tutaj holderzy tego projektu, pierwszy największy portfel to ponad 19% wszystkich to Następny 10, następny 8. Czyli zwróćcie uwagę, jak tutaj jest ogromna koncentracja wśród największych holderów, gdzie oni posiadają prawdopodobnie ponad 50% wszystkich coinów zaledwie kilku największych holderów. Choć z drugiej strony, teraz to co widzę, to to, że tutaj ci holderzy to są smart kontrakty, więc te koiny prawdopodobnie są albo zablokowane, albo czekają na to, żeby były odblokowane za jakiś czas. Czym są te smart kontrakty? Oczywiście trzeba. Się w to wgłębić bardziej. Pierwszy prywatny, największy holder posiada 1,7% wszystkich coinów. Jak się wam podobają takie odcinki, gdzie analizuję projekty i pokazuje to, w jaki sposób można na nich spekulować, na tych informacjach? Czy chcecie takich więcej? Czy wolicie, żebym analizował dla was tylko Bitcoina? A jeżeli jesteście na Max Data App, użytkownikami Lifetime, Tier 3, czyli takimi dożywotnimi, którzy mają jeszcze dodatkową alokację na tokeny, to już na chwilę obecną bardzo ważna funkcja. Możecie uruchomić jednocześnie 3000 różnych alertów, w tym 1000 pro-alertów oraz 50 automatyzacji handlowych zintegrowanymi z pro-alertami. Te automatyzacje handlowe to są boty, które możecie samodzielnie wykreować, stworzyć właśnie na podstawie proalertów. A proalerty to są takie zaawansowane systemy notyfikacji, stworzone z kilku różnych pojedynczych alertów. No i te liczby tutaj naprawdę są bardzo ciekawe i duże. A jeżeli w komentarzu pod tym materiałem dodacie jakieś ciekawe spostrzeżenia. Na temat konkretnych coinów, albo bitcoina, albo rynków, które dadzą nam wartość do stworzenia następnego materiału, żebyśmy mogli to zaprezentować. Na przykład wyjaśnijcie, dlaczego jakiś konkretny altcoin w ostatnim czasie zyskał na wartości, albo dlaczego jakiś konkretny altcoin może zyskać na wartości. To najbardziej wartościowe, najciekawsze komentarze zostaną nagrodzone i otrzymacie dostęp do Max Data App, do narzędzi, które w tym momencie są dostępne tylko dla użytkowników Lifetime, czyli innymi słowy. Do proalertów, do alertów, do systemu zaawansowanych backtestów, do botów handlowych, które możecie integrować z waszymi proalertami. I otrzymacie taki dostęp przynajmniej na tydzień. A żeby mieć dostęp Lifetime na Max Data Up niezbędne jest posiadanie minimum 106 tysięcy tokenów MXD, a na chwilę obecną jedyną możliwością, żeby mieć na nie alokację, to jest właśnie posiadanie takiego dostępu lifetime. Liczba tych dostępów jest bardzo ograniczona, ona spada z każdą kolejną rundą finansowania. Jesteśmy teraz w dziewiątej, a ich cena systematycznie z każdą kolejną rundą jest coraz, coraz wyższa. No i te dostępy będą teraz odgrywały wyjątkowo dużą rolę, ponieważ MaxData będzie konstruować coś w rodzaju DAO, w którym newsy w czasie rzeczywistym będzie MaxData pozyskiwać ze świata kryptowalut. i Użytkownicy Lifetime na poziomie trzecim będą pomagali w filtracji tych newsów, ponieważ będą mieli do nich dostęp na początku. Mówimy tutaj właśnie o newsach związanych z partnerstwami projektów, świeżych nowinkach, i dlatego przez ostatni czas tak dużo mówię o tych wzrostach tokenów, ponieważ przygotowuję Was do rozumienia tego, dlaczego konkretne coiny wzrastają, ponieważ na MaxData będzie tworzony właśnie taki zaawansowany system filtracji tych newsów, który pomoże w nam w jeszcze szybszym spekulowaniu pod najważniejsze wydarzenia. I w dniu dzisiejszym o godzinie 12 koniecznie wbijcie na otwarty kanał na MaxData, ponieważ tutaj zrobimy livestreama i będziemy analizować jeszcze więcej projektów, które mogą wzrosnąć lub które już miały wzrosty i będziemy szukać powodów tych wzrostów. A dostęp do kanałów telegramowych jest po rejestracji. Wystarczy się zarejestrować i podłączyć telegram. A ja Wam życzę udanego dnia, trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami. Cześć.